Dobry wieczór Państwu. Dzień dobry, co po niektórym. Witam serdecznie razem z kotem, który strasznie nie chce iść. Kurde, kicia. Kicia. No. Przywita się z Państwem. Przywita się z Państwem. Jeszcze nie widzę KHT i nie widzę, czy idzie, ale mam nadzieję, że pójdzie. Właśnie. E a ja od razu powiem: AZ Trzeba mnie oglądać od początku. Pan będzie wiedział, nie interesuje mnie pana prowokacyjne pytania na temat sumnińskiego czy innego faceta. Nie wiem, kto to jest, nie obchodzi mnie i tak będzie, proszę państwa. I zaraz się państwo dowiecie jeszcze innych rzeczy, bo dzisiaj będzie może ostro. No, kita, cześć. Już w siebie widzę, zaraz to może pójdzie. Jak mnie widzicie, to powiedzcie, że mnie widzicie. Witam panią Annę Kareninę. Leci, jest, to dobrze, głos słychać, słychać. Bardzo dobrze, proszę Państwa. Kita, cześć. Powiedz coś Państwu. No, powiedz coś Państwu. No nie, to jakoś nie idzie w ogóle, stoi. Powiedz coś tego. Także od razu powiem, Pani Z na samym początku. Dobra. Proszę Państwa, zacznę od tego, że proszę mi nie posyłać żadnych linków. Nie interesuje mnie żadna katazyna TZ, inne tam jakieś inne, te różne inne rzeczy. Ja nadal uważam, że mamy jedyną szansę w XX wieku wyrwania się z tych przeklętych kleszczy niemiecko-rosyjskich. Jeśli ktoś nie chce w to uwierzyć, to trudno. Bardzo bym chciał, proszę Państwa, żebyście, żebyście również ci, co nie znają angielskiego, niech ktoś, kto zna im, przetłumaczy zarówno to, co powiedział Trump, Trump, i ten list, i na tym skończymy. Nie będę o tym mówił, bo jest szereg innych zupełnie rzeczy. Do tego o wiele ważniejszych, proszę państwa. O, przepraszam, muszę coś wyłączyć, bo coś mi tu piszczy i nie wiem co, już przestało piszczeć. Nie, no muszę coś wyłączyć, coś mi, tu, coś mi tu piszczy strasznie, chyba mój telefon, proszę. A, telefon mi będzie potrzebny, zapomniałem, ale muszę O, wyłączyć, żeby już nie piszczał mi, tego wyłączyłem. Dlatego, że mam parę różnych dziwnych informacji. Zaczniemy od tego, proszę Państwa, oczywiście zaczniemy od tego słynnego naszego lotnika. Pozdrawiam przy okazji Podkarpackie. Latanie, pod, bo Podkarpackie według słów byłego już, nie, od, od jutra będzie byłego marszałka Kuchcińskiego. Podkarpackie jest, proszę Państwa, jak wiem, całą Polską, bo pan latał po całej Polsce do park, do. Pod, na Podkarpackie latał i to była cała Polska. Bardzo dobrze, cieszę się. Pozdrawiam Podkarpackie, które bardzo lubię, proszę Państwa. Dobra. E, oczywiście chciałem powiedzieć o kolejnej manipulacji, którą dzisiaj zauważyłem. Jak wszyscy wiemy, e, ja też wysłuchałem oświadczenia pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego. E, powiem, kto nie zna e, prezesa, albo kto. Znaczy, ja go z nim nigdy nie rozmawiałem. Albo kto. Nie potrafi analizować pewnych rzeczy, to nie, nie zrozumie i nie zobaczył, proszę państwa, że pan prezes rzeczywiście był, mówiąc to, kulturalnie troszeczkę wkurzony i najprawdopodobniej nie wiedział o niczym. Niestety, rzeczy, o których nie chcę mówić, bo to są już prywatne sprawy i nie komentuję nie prywatnych spraw zdrowotnych szczególnie, wyeliminowały pana prezesa na szereg miesięcy. I nie tylko, plus to, co zawsze mówiłem o pewnej legendzie, w którą również został wpuszczony. I mógł nie wiedzieć o tym wszystkim. Komuś trzeba ufać w tej partii, ale niestety nie. No, CSV, absolutnie się zgadzam, do tego też dojdziemy. I niestety to jest efekt. Po pierwsze, ta manipulacja jest ciekawa. Ponieważ pan prezes powiedział, o, że pan Kuchciński nie złamał prawa, i rzeczywiście to jest prawda, nie złamał prawa, bo prawo takie jest w Polsce, jakie jest, i tego prawa nie złamał. I ta prokuratura nic nie znajdzie. Mam nadzieję, że w tej chwili podjęte zostaną działania, aby zastopować wykorzystywanie majątku podatników i wykorzystywanie pieniędzy, pieniędzy podatników na różnego rodzaju imprezy dla czasu, e, czas dla e, tak zwanej klasy próżniaczej. Tak to trzeba nazwać. Jeszcze wracając do Pana Prezesa, niestety, jeżeli ktoś jest uczciwy, bardzo często wpada, bo zakłada, że ten drugi także jest uczciwy, mimo iż nawet pewnej podejrzliwej natury i tak dalej, ale nie zakłada, żeby ludzie, którzy są koło ko ko mnie, byliby źli po prostu, ale niestety. Okazało się, że na tym można się przejechać, proszę Państwa. Zresztą nie tylko na tym. Natomiast pojawiło się również, pan Prezes coś powiedział na temat że obyczaju, mówiąc, że nie złamał prawa i wykorzystał obyczaj. I tak, TVN krzyczy, że dobry obyczaj, natomiast pan Prezes nie powiedział dobry obyczaj, powiedział istniejący obyczaj, nie klasyfikując go. Nie oceniając go, ale stwierdzając tylko fakt, konstatując, że taki obyczaj istnieje i istnieje od samego początku. Ja już Państwu nie będę mówił, jak wyglądały loty samolotami rządowymi. Za czasów, jak ja byłem w Londynie i przyjmowałem tyle delegacji, bardzo często zresztą pijani panowie wywa wywalali się, panowie posłowie i tak dalej, w i ministrowie wychodzili z tych y, samolotów. Y, tak to często wyglądało. Oni sobie nie mówię już o tym, że nie będę mówił o odróżnieniu od właśnie również niestety źle, źle poprowadzonej moim zdaniem, narracji w tym wypadku o tym, co wyprawiało PO i co wyprawiali wszyscy. Proszę państwa. I co wyprawiali, i co wyprawiali pozostałe PO i pozostałe rządy, i jak to dało. Nie będę mówił na przykład o delegacji do, delegacji do Wielkiej Brytanii pana premiera Pawlaka, której co prawda nie byłem świadkiem z różnymi takimi rzeczami, ale przy okazji pobytu pana Kwaśniewskiego, kiedy chcieliśmy jeden hotel, hotel odmówił i potem się okazało, że sprawa wygląda tak, że cała delegacja z panem naszym, panem premierem, podkręcała nawet obrazki ze ścian w hotelu, nie mówią, że pozabierała mydła, mydelniczki, różne inne rzeczy i są pisma do ambasady oficjalnej i przez, w końcu przez MSZ to poszło i trzeba było załatwiać, żeby hotel się nie obraził po prostu. Właśnie, więc yy, Hazer Szak, my nie jesteśmy, my nie jesteśmy na ty, my nie jesteśmy na ty, więc czego pan mówi, jak pan nie wie o co chodzi? Ja powiedziałem, pan prezes skonstatował tylko fakt, bo takie były obyczaje. Teraz poszło 4 miliony, poszło w gdzie indziej, więcej milionów poszło, proszę państwa. Nie wiem, czy Państwo zauważyli. Ja nie wiem, czy Państwo zauważyli, że w tym, że jest również informacja, iż helikopter, który Straż Graniczna miała, którym Straż Graniczna miała monitorować. Granicę ukraińską też był wykorzystany. Ale czym to się różni, proszę Państwa, od tańców dla pana wiceministra spraw wewnętrznych i od jakichś cholernych konfeti? Tym samym, proszę państwa, tym samym. No. Ja powiedziałem, niestety pan marszałek były nie złamał prawa. Faktem jest, że zmuszenie go do podania się do dymisji, bo tak to jest. Przerażające jest to, że ten pan uważa, że nie wie, za co był podany do dymisji, bo nie, pojawiła się kasta. Niestety, i to ja od początku mówiłem i ostrzegałem przed tym pis. Jeszcze raz powtórzę: nie da się kontrolować tego wszystkiego i przypuszczam, że ludzie w, PiS, w pisie, którzy są naprawdę uczciwi i pan prezes, powinni wyciągnąć wnioski i być bardzo ostrożny ale niestety PiS mimo tego, że się chwali ma bardzo krótką ławkę i musi opierać się na różnego rodzaju posłach, byłych posłach PSL-u i nie tylko, PSL-u i tak dalej i nie tylko, Nieprawda. niestety tak to wygląda nie wiem, AZ się obraził. co tutaj jest? najbardziej jest ta jego gadka w stylu pracowania włoskiego wiadu, a nie jest Pani AZ wywalaj się pan stąd i już Kurde, koniec dzisiaj, dosyć mam już tego. No. Nie będzie go tu tak. Tak, pracowałem dla SBC. Pracowałem przez 7 lat, jak pan wie i taka jest prawda. I nie można tutaj, a ta manipulacja TVN-u tam nie było słowa dobry obyczaj, tylko było, że istniejący obyczaj to jest różnica i ten obyczaj trzeba zmienić. I mam nadzieję, że jakaś władza dojdzie w końcu do wniosku. Że, że ona nie ma pieniędzy, to są pieniądze podatnika. I o to mi w tym momencie chodzi. Dobra, wrócimy, AZ z powrotem, nie będę go tak mocno karał, bo go nie lubię, mimo że go nie lubię już. I nie chcę, nie chcę, nie chcę, tu piszę, co chce. Gdzie on jest tutaj, ten AZ? No kurde, nie chcę mi się, ukrył się i ukryłem go i no. 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 Dobra, to jest w ogóle dla mnie. O Boże, przepraszam Państwa, ale muszę tutaj wrócić, bo nie wiem zupełnie, o co tu chodzi? No, no. dobra. Już go, już, już zaraz, proszę państwa, dobrze. Już go pokażemy. Niech se ma. A szako nic nie powiedział, ale niego, ale go tam, ale trzeba go nie zawieszać. Od, 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 odblokuj go, e, Daniel. No, spokojnie. No, niech sobie gada, co chce. I mówię, w, mówię wprost, jak to, jak to wygląda. Ja uważam, że Jutro prawdopodobnie będzie ogromny rytuał opozycji, oczywiście. Nie można mówić, oczywiście, i to jest błąd też PiSu, bo nie można mówić tak, jak dzisiaj słyszę w telewizji o tych wszystkich młodych ludzi mówiących z PiSu, takich jakichś różnych wiceministrów od niczego i tak dalej, nie znających się na tym wszystkim, mówiących, że a bo oni kradli. No, tak, to prawda. Proszę bardzo, bo to jest takie tłumaczenie. Oni ukradli 20 milionów, a my tylko 10. No. AZ nie pisał pan o innym? Dobrze, to przepraszam, bo ja już jestem strasznie nerwowy w tej chwili, także strasznie przepraszam. W takim razie AZ jak pisał o kim innym i bardzo dobrze. I, i uważam, że. No, i uważam, że proszę Państwa, że to ma bardzo duże znaczenie. Nie wiem, jak będzie w wyborach. Pan prezes powiedział, że wyborcy, wyborcy zdecydują. I to jest prawda, wyborcy zdecydują. Niestety, znając polskich wyborców, to może być tak jak... No. Czy te loty mają drugie dno? Nie, to nie ma drugiego dnia. To jest po prostu to, co ja nazywam jaśnie państwem i Wolkiem. Proszę państwa, coś państwu powiem. Yy, Dzisiaj opublikowałem... I z przerażeniem patrzę, bo nawet ludzie, którzy mnie lajkują, są u mnie na kanale, mnie popierają. Popierają również takie teksty, coś Państwu przeczytam, i to jest coś strasznego. A to będzie zmierzać do, drugiej, do drugiego tematu, który chcę poruszyć, czyli PSL-u i pana Kukiza. Nie wiem, czy Państwo to znacie. Nie będę wymieniał nazwiska tej pani, która niech się zdecyduje w końcu, po której jest stronie. Po której jest stronie? O, zaraz, zaraz, tylko muszę to proszę Państwa znaleźć. Muszę to znaleźć, proszę poczekać, komputer mi trochę tutaj, jak nadaje to komputer, trochę to reszta trochę zwalnia. Ja wyłączam prawie wszystkie programy, które ciągną internet, żeby to jakoś szło. Zaraz Państwo zobaczycie. O Jezu, no gdzie to jest? To był taki tutaj, to jest taki tweet. O, jest, proszę bardzo. Zaraz Państwo będą mieć. Tweet jest, ponieważ to jest publiczne, więc pani Agnieszka Zalankiewicz napisała: coś w tym jest. Tweet pana Andrzeja Rudkowskiego, a napisał to niejaki Zygmunt Marczak. Nie więc to jest? Pisma poparcie niekoniecznie dlatego, że przekupił ludzi za pomocą 500, plus, czy dlatego, że ludziom podoba się dobra zmiana. Pisma poparcie, bo atakując bezpardonowo elity, sprawił, że polski ham czuje się dumny ze swego hamstwa, polski niełóg ze swego niełógstwa, a polski nieudacznik czuje się, że winni jego porażek są ci, którzy odnieśli sukces. Dobrze, proszę państwa. Jak się Państwu ten wid podoba? W takim razie, proszę Państwa, ja jestem polskim nieukiem, polskim nieudacznikiem i polskim hamem. I polskim hamem, proszę państwa. I to jest właśnie ogromny, i to jest właśnie ogromny problem tego, co mało kto zauważa i niestety w pisie zaczęto postępować chyba jednak według tego. I to jest efekt kuchcińskiego. To jest efekt wielu innych ludzi, których ja widzę zarozumiałych. Pewnych siebie, uważających, że Polska jest nasza, to jest typowo komunistyczne podejście. To jest ta czerwona zaraza, która dotknęła również w postaci takich ludzi jak pan były marszałek Kuściński. I mówię to wyraźnie. Musiał odejść i bardzo dobrze, że odszedł. Ja zdaję sobie sprawę, ile to kosztowało prezesa, ale widząc całą tę konferencję, obserwując również rzeczy, które są nienapisane, wiem wyraźnie. Że pan prezes jest troszeczkę przerażony tym wszystkim. I też stracił na tym kontrolę. Czas się opamiętać, a na tabenę pisby bardzo dobrze z tego jeszcze wyszedł, gdyby na przykład jutro zgodził się na te dwa nieważne zupełnie posiedzenia, mając większość nic nie tego, gdyby na przykład pani Kidawa Błońska została marszałkiem. Ciekawie jestem, co by zrobiła ta opozycja, która teraz krokodolimi łzami płacze wrzeszczy i o czymś, co u nich było normalne. A loty pana Nowaka, a te wszystkie historie już nie mówię o zegarkach, aferach i tak dalej po prostu. Notabene jeszcze raz powtórzę, że tak samo wykończenie na przykład pana Wojciechowskiego polegało generalnie na tym, że tylko służył polegało tylko dlatego, że przeciwstawiał się głównie pisowi i naciskał na pis, żeby znaleźć dla znajomych robotę po prostu. Hazeszak, nie, ja już o tym mówiłem, ja zacząłem od początku. Niech pan sobie wierzy, czy pani nie wierzy, ja już powiedziałem. Ja, jest cała KHT na ten temat, jest ja specjalna i tak będzie, proszę państwa. Tak, czyski pisby się przydały, Wojte Gibas, i te czyski będą po prostu. I te czystki będą, jestem pewien, że będą. Erkano nie, no ale to nie o to chodzi, tu chodzi o politykę. Chodzi również o imić, Tego się nikt nie spodziewa. Oni się cieszą bo wygrali. To nie jest tak, że PO zmusiło do, że PO zmusiło do tego. To nie PO wygrało, jak się cieszy społeczeństwo. Oni dokładnie przeczytali co myślą ludzie. Ludzie się poczuli rozczarowani dlatego że ludzie proszę państwa głosowaliśmy na PiS tylko dlatego że widzieliśmy to sobie państwo. To jaśnie państwo ten Volk, PO i poprzednich i PSL-u proszę państwa w tym momencie. Prawda? No w związku, z czym, w związku z czym, jeżeli to samo oni robią, to mi przypomina taki stary kawał, kiedy, jak to było, kiedy to jak już Gierek zaczął rządzić, to gomułka wychodził wieczorem, latał kołkace, podśpiewując, ha, 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 Gierek robi to co ja. Po prostu na tej zasadzie. I To tak mniej więcej tak samo wygląda i nie jest tłumaczeniem, że tam ci kradli więcej. To jest jakaś paranoja. To zupełnie jak tłumaczenie, tam ci zabili więcej. Ale proszę Państwa, mam o wiele gorsze sytuacje. Ta scena polityczna. Przewodzenie, niech pan się uspokoi. No. Ta scena polityczna, proszę państwa, jest moim zdaniem taka, że tam większość trzeba było wyrzucić. No, i tutaj mamy, proszę państwa, taką fajną rzecz w tej chwili. No. Pytacie mnie państwo, na kogo głosować. Powiem jedno. Ja nie powiem państwu, na kogo głosować, powiem tylko państwu jedną rzecz. Głosowanie na PSL jest zdradą narodową. Tak. Każdy, kto głosuje na PSL, jest zdrajcą. Autentycznie. I ja to powiem. Jest to najbardziej mafijna partia i organizacja, jaka istniała na ziemiach polskich, która w każdym rządzie, przy każdej władzy jest przy żłobie przez wiele lat. I teraz pan Kukis. Kiedy ja dzisiaj zobaczyłem tyszkę Kukiza długiego w towarzystwie Kamysza. Gadającego totalne głupoty, mówiącego bzdury. Ja zupełnie nie rozumiem PSL, proszę państwa. Podpisałby wszystko. I pan Kuki Stefan 24 niech się nie cieszy, tylko niech pomyśli. Podpisałby wszystko, proszę państwa. PSL podpisałby wszystko po to tylko, żeby dostać się do żłobu. Ja wiem dobrze, jak wyglądała, jak wyglądały te ich rządy razem z. Co pan się śmieje, Hazesza? Tak, jestem żydowsko-amerykańskim agentem. Cieszy się pan? No, ale przynajmniej nie mówię w cyrylico. I, I nie będę musiał pisać nigdy cyrylicą, Tak jak wy. Proszę zobaczyć. Spokojnie, muszę coś tu wziąć. Dobra, już wiem. I w tej chwili jest taka sytuacja w tym środowisku, że w najbliższym sztabie przyjeżdża sobie jakiś pan ona Marek K z Wrocławia, który wygląda na to, że w cywilu się bardzo źle czuje, i zaczyna wszystkich szantażować. I zaczyna gadać, żebyśmy nie, że nie trzeba odchodzić od kukiza, że trzeba wspierać potem kukiza i tak dalej. Natychmiast opowiada, że ci posłowie, którzy przeszli do Pisto, oni musieli przyjść, bo byli szantażowani. Ich służby, bo służby szantażowały ich i ich rodziny, bo coś było. I dlatego przeszli. No nie wiem, czy poseł Rzymkowski też to. Yy, też go szantażowali, więc może ktoś odpowie. No. I on pomówi, że tego wynika z tego, co powieda, że on zna cały układ wrocławski i całe środowisko, a więc w nim siedzi. Straszy wszystkich. A ja mam taką prośbę i taki, taki pomysł. Panowie, ci, którzy jeszcze wierzyli w to, co było, KUKI z 15, w Jowy i w to wszystko, zastanówcie się, czy nie warto spróbować i nie uczestniczyć w zdradzie narodowej. Jaką niewątpliwie jest program i głosowanie na PSL, tylko po prostu spróbować, są pewne bazy już zarejestrowane, łatwiej wystartować samemu. A może? Nie jest tak, jak pan Kukis mówi, że się nie da zarejestrować, a może się da, a jak się nie da, to nie ma co wchodzić razem do Sejmu, potem się można wstydzić. Potem się można wstydzić, proszę państwa. Jeżeli ja słyszę od pana Kukiza odwoływanie posła, no rany boskie, no ale pan Kukiz będzie miał fajnych kolegów teraz, pana Janka Burego. Na przykład, prawda? WZ, dlaczego zjechałeś z Polski? Dlatego, żeby pana zablokować tutaj i wywalać się stąd, kurde. Uch, Życie. życiem. Denerwują mnie. Zły jestem. Przepraszam bardzo, ale zły jestem. To jest, ma tak, zgadza się Krzysztofka. PSL jest wszędzie. Zawsze przy każdej władzy przez 30 lat, w, szczególnie w zarządach, ja chcę przypomnieć tę manipulację z wyborami samorządowymi kilka lat temu, prawda, poprzednimi, chcę powiedzieć inne rzeczy. Wszystkie ukryte, wszystkie ukryte, wiecie państwo, za czasów SLD oni koniecznie chcieli mieć kogoś strasznie w Radomiu, a potem mieć kogoś jako wiceszefa UOPU, który blokował wszystkie rzeczy. Jak Państwo myślicie, czy ta podkarpacka afera wyszłaby gdyby nie PSL? Bądźmy szczerzy. Bądźmy szczerzy. Ale Panie Piotrze, a jeżeli nie pójdzie z Pisem z PSL-em, to wypadnie Sejmu, to wypadnie. Albo się ma, to co? To co z tego? Nie walczymy z partiokracją, jesteśmy antys systemowcami wchodzimy w najbardziej systemowo w dziecko systemu, czyli w PSL? Mówimy, walczymy z immunitetem, walczymy z dietami i walczymy o diety immunitet. Rany boskie, proszę Państwa. To jest... PSN Mikołajczyka to był tylko przypadek i długo się w Polsce nie utrzymał, proszę państwa. No. Wiesław Pala. Ja nie założę partii. Są partie. Ci, którzy, ci posłowie, którzy, którzy po prostu odeszli z tego dobrze wiedzą po prostu. De facto, strach się bać. Dobrze, pan się nie śmieje, ale to tak co trzeba powiedzieć? Proszę Państwa, wczoraj rozmawiałem z Krzyszkiem, z Kaktusem, z Krzyżkiem Adamkiem. On mi opowiadał, ja co oni. I pamiętacie moje dwa lata temu wywiady z tymi ludźmi. Dwóch było panów z, z Dolnego Śląska, kilku panów było z tam był, byli, był Perkowski, był ten tramwaj, był jeszcze Krzysiek Adamek. Dobrze, może oni się nie nadają do jakiejś władzy, do jakiejś tego, ale oni poświęcili swój czas i swoje pieniądze. Krzysiek Adamek zrobił 12 tysięcy, 12 tysięcy kilometrów walcząc i optując za Kukizem. Dzięki takim ludziom jak Krzysio Adamek, jak Kaktus, Kukiz w ogóle wszedł i ci ludzie. I co oni zrobili? Potraktowali Krzyśka jak śmiecia, jak niełuka, jak śmiecia po prostu. To jest chore, to jest chore. Nadal są nierozliczone koszulki, nadal są nierozliczone rzeczy. I co? I takim wszystkim, i nikt ich nie chce znać, a potem w ogóle nie odpowiada się na telefony i nie chce się w ogóle z takimi rozmawiać, bo się mówi, bo co, bo Krzysiek to jest robol zwykły? Jest robol, jest o wiele bardziej uczciwy. Faktem jest, że on co na sercu, to na języku u Krzysia, ale, ale bardzo dobrze. On uwierzył. Poczuł swoją podmiotowość i natychmiast został, dostał pałą wełbę, dlatego, dla, dlatego że na przykład, a to też mówiłem o tym dwa lata temu, co się stało? O wszystkim nagle za zaczął rządzić pewien dyrektor, czyli pewien pan, który się okazał tutaj administrować wszystkimi listami kuki zarazem. Pewien pan, który o dziwo dostał 3,5 roku w zawieszeniu za wymuszenia rozbójnicze w zawieszeniu. I wyobraźcie sobie, proszę Państwa, że w trakcie zawieszenia Wymazano mu wyrok. No? To, że, jednym, że na liście musiała się znaleźć na przykład siostra kochanki tego pana, to w tym środowisku mówi około 6-7 tysięcy. Ja to wiem. Od, od około 11 osób mi o tym mówiło, proszę Państwa. I tak to jest. Ja cały czas wierzę, że. Ja cały. Ja cały czas wierzę, że pan Paweł Kukis. Bo ja naprawdę. Też w pewnym sensie uwierzyłem, że on jest uczciwy, tylko nie sądzę, i bo nie, jest. Tylko nie, nie wiedziałem, że on jest aż taki naiwny, a przysyłanie jakiegoś pana Marka K, czy jakiegoś innego, który straszy wszystkich i namawia do tego, żeby nie, żeby to, to, są, to jest bzdura totalna. Powiem szczerze, jest, są struktury. Jedna struktura nawet rozmawia, zarejestrowana na tej bazie, może trzeba spróbować, a może się zrobi. Powiedziałem jeszcze raz, każdy kto głosuje na PSL jest zdrajcą. Jest autentycznie polskim zdrajcą. I to jest jedyna rzecz, którą tak mówię w stosunku do jednej partii. I będę tak mówił. I będę tak mówił, po prostu. KZ. A jeśli chodzi o pana Rybaka, to te są tacy właśnie czołowi antysemici i czołowi polscy, i czołowi polscy patrioci, którzy na przykład już zdaje się z Międlarem się pan Rybak pokłócił, nie tylko, bo i z, też, i z tymi, którzy go wspierali, też się pokłócił i zniszczył totalnie, a się nagle okazuje, że pan Rybak wynajmuje mieszkania Ukraińcom. Zaraz tu powiemy trochę o Ukraińcach, bo jest bardzo ciekawa rzecz, będę musiał prosić tu publicznie i państwa i każdego o coś. I zaraz się dowiecie: wszystko nie o siebie, tylko o coś. I co? I pan rybak wynajmuje Ukraińcom mieszkania w tam jakimś swoim hotelu czy pensjonacie. Oczywiście jest tak zabezpieczony, że firmom, ale dobrze wie, kogo zatrudniają te firmy i kto jest tych firm, po prostu. To jest taki dyżurny, wyprodukowany antysy... antysemita po prostu. To jest pan rybak. Powiedział, palarco: Jestem wygoniony. A kto panu powiedział, że pan jest wygoniony? No właśnie. W ten spo, w ten spo, na tej zasadzie. Nie można, proszę Państwa. Zawsze są tacy ludzie, to wszystko zmierza, to jest tak, to wzrasta i to na przykład, proszę zobaczyć, na czym on działa, tak jak oni wszyscy. Antyamerykańskość, antyamerykańskość, antyamerykańskość. Ja już się w kółko dowiaduję, że Amerykanie są winni, nie wiem, rewolucję październikową chyba zrobili, bo Lenin nie dał rady. Cholera, jasta i ja Amerykanie. Bez sensu, proszę Państwa. Troszeczkę bez sensu. Wszystkie, a większość tych afer, proszę państwa, z tą naprawdę grubą aferą podkarpacką, nieznajomy, mój mnie kolega z ABW w Rzeszowie mu opowiadał, jak za czasów PO i teraz również nie mogli ruszyć tego, bo nie mogli ruszyć tego cholernego, tej cholernej afery, bo zaraz były naciski i tak dalej. Oni są wszędzie, a kontrakt gazowy, a te wszystkie historie, chcecie mieć znowu tych ludzi w Sejmie? Jak pan Kukiz, mówiąc po tym wszystkim, może tak oszukać swoich wyborców? Oszukać takich Krzyśków, Adamków, którzy naprawdę, oni go wnieśli do tego cholernego Sejmu, a nie jego dyrektor. A nie jego dyrektor. Dobrze. Możecie, Dark, no ma bardzo dobrze, niech tak będzie, możecie mnie tutaj mówić, możecie mówić sobie o mnie, co chce, mam to gdzieś, po prostu. Powiem to, co powiem. I teraz ostatnia rzecz na dzisiaj, bo nie chcę się długo gadać. Jutro jutro zrobię KHT, bo jutro będzie ten Sejm. A jeszcze raz mówię, że jeżeli ja bym był, rządził tym całą polityką czy yy, taktyką działania PiSu, to ja bym jutro doprowadził jednak do sytuacji, w której ktoś z opozycji byłby marszałkiem. Po prostu. A jeszcze jedno, ten PSL to jest ZSL. To nie jest PSL, który był przed wojną. Proszę tego nie mylić. I nawet witos się przewraca w głowie, w grobie jak to słyszy po prostu. Właśnie. I... Dlaczego jest przyczyna, że nikt nie siedzi za liczne afery PO i nie tylko? Proszę pana, jakby ktoś siedział z PO, to musiałby ktoś siedzieć z PiSu. Teraz ta Sabrawa z Kuchcińskim, prawdopodobnie pan prezes sobie też uświadomił, jak wyglądało przygotowanie lotu yy, Świętej Pamięci Prezydenta Kaczyńskiego, jak wyglądał Smoleńsk. To o czym ja mówię. Dwie osoby z jego najbliższego otoczenia również powinny za to odpowiedzieć i siedzieć. Proszę Państwa, i dobrze wiemy, i dobrze o tym wiemy. Niestety, polityka jest polityką po prostu. Dawid G., nie, ja bym tak nie powiedział na ten temat, nie zacytuję, ja tylko powiem po prostu, że pan Cook jest się totalnie pogubił. I sam nie wie, co mówi, po prostu, moim skromnym zdaniem. A ja jeszcze mu powiem wprost, jedzie na PiS, jedzie na PiS i tak dalej, na wszystkich, ale największych wrogów to, miała, to ma akurat wśród takich panów Marków K. przyjeżdżających z Wrocławia, którzy usiłują siłą, prawie że groźbami, zmusić ludzi do tego, żeby pracowali dla niego. To jest dopiero wesołe. A przyczyna jest prosta o Riot Multifix. Przyczyna jest bardzo prosta, to idzie w poprzek sceny politycznej. Czy myślicie, że da się zrobić takie afery bez niczego? A skoki. Tutaj ktoś mówi, że ja się boję o tym, mówić nie. Ja się nie boję o tym, mówić, a ja nie będę powtarzał tylko to, co już jest ta kanała. Po prostu. Prosiłem kogoś, żeby się skontaktował, on coś zrobił, więc wiadomo. No. Kto sprzedawał polski przemysł za grosza? Oczywiście, że tak. Jeszcze raz powtarzam, głosowanie na PSL jest zdradą. Tak uważam, jest zdradą. W stosunku do żadnej, nawet do PO tego nie powiem. Nawet do wiosny tego nie powiem, chociaż głosowanie na wiosnę jest dla mnie niezbyt. Ze względu na palikotowców. Ostrzegam i tak będę mówił. Natomiast wróćmy do, do pewnej sytuacji jeszcze teraz, o co chciałem powiedzieć. Proszę Państwa, otóż, no oczywiście, ksiądz Isakowicz Zalewski najprawdopodobniej nie wie o moim istnieniu. A jeśli wie o moim istnieniu, to. No, Najprawdopodobniej na pewno ze względu na to, co jego spotkało, ze względu na to, co jego spotkało rzeczywiście ze strony Departamentu 4. I mimo, że ja nie miałem nic wspólnego z Departamentem 4 i z tego typu działaniami, to niestety pracowałem również w tej firmie, w, w której był ten Departament. Więc prawdopodobnie przez przeniesienie przechodzi i na mnie trudno, niech przechodzi. Ale. Ksiądz Isakowicz Zalewski dostaje ostatnio pogróżki. To dostaje pogróżki dość poważne. Ja mam nadzieję, że ktoś, kto mnie słucha służbowo, zwrócił uwagę tym dwóm śmiesznym panom, którzy udają, że rządzą służbami, udają, że wiedzą, o czego są służby, żeby przestali się zajmować pierdołami ale żeby pomyśleli, bo i w jakiś sposób usiłowali ochronić księdza Isakowicza Zalewskiego, który mówi absolutną prawdę o proukraińskiej polityce, między innymi pana Kuchcińskiego, proszę go posłuchać i to jest prawda, i nie tylko to, który żąda rzeczywiście yy, zarówno lustracji w kościele, co jest bardzo ważne. Bardzo rozsądnie mówi na temat arcybiskupa Jędraszewskiego i ja powiem wprost, że prawdopodobnie że warto by posłuchać całości wypowiedzi, żeby zrozumieć to, że nie do końca jest to mowa nienawiści, bo tak jak dzisiaj to powiedział episkopat, to nie jest kwestia do poszczególnych ludzi, ale do ideologii, która usiłuje być narzucana, a która ideologią nie jest. Ja też jestem przeciwny seksualizacji ludzi. AZ, ale o czym mam mówić? A o czym ja nic nie powiedziałem. Bo nie wiem, panie AZ. No, no. E, do tego wszystkiego jest ktoś taki, który się nazywa Pietro Tima, Tyma, Stanisław, Piotr Stanisław Tyma. No, najciekawszy on wydaje almanach ukraińskich, którym strasznie atakują, który nawet tworzy listy proskrypcyjne. I z tego, co, e, z tego, co wiem, właśnie jak widzicie państwo, bo zbieram informacje i dostaję informacje to ten człowiek tworzy listy proskrypcyjne. I na przykład na liście proskrypcyjnej tych, którzy są antyukraińscy, poza księdzem Zakowiczem Zalewskim, jest na przykład, tacy są prześladowcy, tworzy prześladowców ukraińskich w Polsce, on o tym mówi, to jest szef Związku Ukraińców PL, który neguje ludobójstwo na Kresach i napisał raport o prześladowaniu Ukraińców w Polsce. I na tej liście jest oczywiście ksiądz Ksiądz Isakowicz Zalewski, jest Smarzowski oczywiście, jest yy, Łysiak i są rodziny ofiar UPA, proszę Państwa. A najlepszy numer, że ten człowiek jeszcze dwa lata temu dostawał 300 tysięcy na tą swoją, na swoją działalność od państwa, od podatników, proszę Państwa. Zdajecie sobie sprawę, zdajecie sobie sprawę, co to oznacza. Ja też się znajdę na tej jego liście z przyjemnością. Ja będę dumny, będąc na tej liście proskrypcyjnej, bo ja nie prześladuję Ukraińców. Ja po prostu mówię o tym, ja mówię po prostu o tej części Ukrainy, tej minimalnej części Ukrainy, sterowanej dokładnie przez Rosjan. No. Ja nie wiem, co to jest, ja nie pracowałem w ABW, ja nawet nie wiem, jak się nazywa ten ten. No. I teraz, proszę Państwa, zobaczycie. I teraz, i teraz proszę Państwa, zobaczycie. I teraz, proszę Państwa, zobaczcie, i my sami tworzymy sobie. A nasi nawet nie wiedzą, z czego finansowany jest prawy sektor. Dodatkowo, ja wiem, co ja mówię o Rosjach, ale Rosjanie sami wpadli w pułapkę, ponieważ ta słynna sprawa w Donbasie, kiedy właśnie przedstawiciele Ukraińca obarwy mają noszące te tryzuby i mówiący banderowcy, oni zablokowali. za, Oni w jednym domu zresztą, o tym się nie mówi w ogóle. Oni w jednym domu, proszę Państwa, spalili żywcem. Trochę Rosjan. To było 2 maja. Kiedy to było? 2 maja, ale to nie pamiętam dokładnie, którego roku. Tam ich zabarykadowali, spali, żeby nie wyszli i podpalili. Idealnie zastosowali metodę bandery. Proszę państwa, metodę upowców. No. no. I teraz co mamy? I teraz co mamy? Nie wiem, co jest panie Piotrze Uczeń Storunia, co z nimi jego. Nie wiem, nie mam, nie mam updateu nowych informacji. Daniel, dowiedz się i słyszysz tutaj. CSV, no nie puszcza, bo, że, bo YouTube mnie po tym też może zablokować, po prostu. No. No, pytanie istotne. Nie, proszę Państwa, dobrze, potem AZ powiem. Dobrze, przerwę na chwilkę. Tak, zlikwidowano szereg, ja wiem chyba o jaki departament Panu chodzi, ale ABW została całkowicie zneutralizowana w wyniku właśnie działań PSL-u i rządów SLD-PSL. To jest tylko. To jest tylko, proszę Państwa, to jest, proszę Państwa, tylko i wyłącznie, to jest, proszę Państwa, efekt, to był powód zlikwidowania łopu. O, o to w tym wszystkim chodzi. No. Jeśli chodzi o Rosjan, to oczywiście wiadomo, że Rosjanie częściowo, że moim zdaniem to na korzyść Rosjan działają. tylko, bo to rozbija Ukrainę, to tworzy zresztą znacjonalizowany, wspaniały i ten nacjonalizm ukraiński jest skierowany antypolsko, nie antyrosyjsko, ale zdają się i tak trach. Karol Małcy spalili? Tak, spalili po prostu w Dąbasie. No Bartosz Kawa, widzi pan? Ale on dostawa, proszę bardzo, ale ten facet i on śmie tworzyć listy proskrypcyjne. Raport pisze o prześladowaniu. Po co te listy proskrypcyjne? To jest zakazane w Polsce. Gdzie jest ABW, która się tym zajmie? Jego finanse. Ja wiem, proszę Państwa, ja wiem, jak oni sprowadzają tych Ukraińców teoretycznie, jak się potem okazuje, to nie tak, jak, jak ktoś pomyślał, bo ja powiedziałam o takiej parze. Która tutaj jako emigranci byli z Donbasu, i w ogóle tu straszy się nimi taka grupa, między innymi oni zaopiekowali, awantura była straszna. Okazało się, że ich rodzice urodzili się w Moskwie, obojga, i byli Rosjanami, nie Ukraińcami. Dziadkowie również byli Rosjanami, a oni po prostu, ojciec jako wojskowy Rosjanin, oddelegowany został do Donbasu i tam pracował. A oni teraz funkcjonują jako Ukraińcy, bo tak się stało po, po rozpadzie Związku Radzieckiego. Daniel tu zaczyna już prosić o opłatę, ale ja powtarzam jeszcze raz, wpłaty idą, na, wpłaty idą na działania, nie dla mnie na działania. Ja o tym nie liczę. No. Yy. No tak, jeszcze tak, tak, to się im wyknęło z kontroli nawet Rosjanom i dlatego tam trochę się trochę zmieniły, oni to wykierowali bardziej stamtąd po prostu, zanim to jest na tej zasadzie. Nieważne, morderstwo jest morderstwem bez względu na to, na kim jest wykonywane, jeżeli się ludzi, nawet żołnierzy, zamyka, barykaduje, podpala się i patrzy, jak oni się smażą, to jest po prostu ludobójstwo, ale co go żądać od banderowców, czy to są ludobójcy. Oj YouTube mnie za to zablokuje. A dla mnie było szokiem, jak się dowiedziałem jeszcze, że ten człowiek tworzący listy prokrypcyjne, ten pan Piotr Tima, Tima on jest z Wikipedii, on dostawał jeszcze 300 tysięcy złotych od Polski na działalność w Tymczasem, z tego co wiem, a wiem, bo niedawno ktoś wrócił z Ukrainy i skontaktował się ze mną, Polak, mówi, że Polonia, że Polonia i Polacy na Ukrainie boją się, że zostaną po prostu. We, wyrżnięci, dokładnie wyeliminowani, ponieważ nie dostaną nic od państwa ukraińskiego. Oni nie dostaną nic, takie my płacimy na związki Ukraińce, oni ma gdzieś. Oni na chęci by się pozbyli w tym momencie. Więc zastanówmy się. No. Dobrze. E na Nexus 2. Oczywiście ja nie mówię o całości Ukrainy, bo ja cały czas będę mówił jestem przeciwnikiem tak jakże traktowania wszystkich jednakowo. Uważam, że bardzo duża bardzo większość Ukraińców jest po prostu po prostu biedni ludzie, którzy chcą żyć w spokoju, ale niestety ci, którzy mają pieniądze, oni mają dotacje, mają pieniądze, mają możliwości. Już. Maryle od Polski. Od Polski, ponieważ Polacy tak jak u nas musi być mniejszość niemiecka i musi być automatycznie jedno dla posła, a Niemcy nie uznają mniejszości niemieckiej, tak samo u nas. To jest finansowane przez polskie państwo. I to nie jest to chore? To nie jest to chore, proszę państwa? Gdzie tu mamy dalej? Zale, bo tu ktoś mnie pytał o coś i nie wiem o co. Panie, przestań pan, panie, lolololo, lolo, nie, niech pan, bo swoim nazwiskiem wystąpi. Ja już powiedziałem, co myślę o tym. Chcecie, to wieście, krzyczcie, płaczcie, krzycz, bądźcie antyamerykańscy. A tak jak ja napisałem, napisałem sobie pierwszą zwrotkę: zostawią wam wasze kościoła, ale kazania w środku będą. A może nawet przeczytam tą pierwszą zwrotkę tego takiej piosenki, którą zacząłem pisać, to państwu przeczytam. Będziecie mieli coś takiego. Pozostawią wam wasze kościoły, w koszulkach Zorłem do nich wejdziecie, a gdy wnętrze modlitewnym wypełni się krzykiem, kazań słuchać będziecie. Kazań, w których cyrylica miesza się z gotykiem. Pozostawią wam wasze kościoły, a więc proszę bardzo, bądźcie dalej antyamerykańscy i tak dalej, i tak dalej. A poza tym, proszę państwa, dajmy sobie już z tym spokój, o czym, innym, o czym innym dzisiaj chciałem mówić, o czym innym dzisiaj mówię. Jeszcze raz powtarzam, zanim odpowiem na parę pytań, bo proszę mi wybaczyć, ale troszeczkę yy, niezbyt mi się długo dzisiaj chcę mówić. Jutro zrobimy inaczej. Yy, Bastek, Panie Piotrze, czy możliwe, że pod wymienionymi nazwiskami w polskim rządzie są ludzie ukraińskiego pochodzenia działający na ich rzecz? Oczywiście, że tak. I przypuszczam, że nawet dwóch, bo jestem w stanie zidentyfikować, ale na pewno jest cała masa ludzi, który jest troszeczkę tych, którzy są opłacani. No niestety, niestety. Ktoś mi tu mówi, że ja tak wierzę w prezesa, czyli tak wierzę, bo to naprawdę jest uczciwy człowiek. I naprawdę, tylko że niestety nie jest w stanie kontrolować. Uwierzył tym, którzy nagle poczuli się Heren Wolkiem. I tak to wyszło. Dario, my na pewno nie jesteśmy społeczeństwem myślącym o tym właśnie. Rozrażniony. Tak jestem, bo zaczęły, bo zaczęły się na mnie takie jazdy w tej chwili po tej ostatniej audycji. To dziwo. Jestem zaskoczony, że jak ja namówiłem, jak ja się powoływałem na One, to co tam One, kto to czyta, teraz widzę, że wszyscy prawicowcy mają. Proszę Państwa, i wszyscy prawicowcy uznają Der Oniet za wiarygodne źródło informacji. Poczekam, aż dojdą do Der Prawda. Jak dojdą, jak zaczną Der Prawda i Der Sputnik używać jako, uważać jako, jak jest po niemiecku prawda? Nie pamiętam. Eee, no właśnie. I niestety tak to wygląda. Właśnie, Matgoras. Rosja i Niemcy się boją. Boją się tego klina. To jest również, boją się tego Ukraińcy w tym momencie. Ja jeszcze raz powtórzę. Niemcy otworzyli rynek dla Ukraińców, ale to nie jest ważne. Przecież ci Ukraińcy nie będą tam na budowach pracować. To nie o to chodzi. Oni o wiele wcześniej, oni o jakieś pół roku wcześniej otworzyli Bundeswehrer dla cudzoziemców, więc będziecie mieli ich z dwóch stron. Jeszcze ich wyszkolą. A my, my niestety mamy ministra, jakiego mamy. No, warheit. No. no to jak to będzie? Nie di Eta Warheid. No, Eta Warheid. No, nie di Warheid, tylko Eta Warheid. Po prostu. Więc to niech będzie hejt, niech se piszą, co chcą, mam to gdzieś i proszę mi tego nie dawać. No. Yy, co pan miał na myśli, że gdyby nie PSL, to nie wyszła by afera podkarpacka? Oczywiście, że nie wyszła, ponieważ wszelkie rzeczy były w rękach PSL-u i te wszystkie układy, to idzie trochę w poprzek. A jak PSL zaczął rządzić również w części łopę, -e, to generalnie pilnowali tego, żeby to nie wyszło. Po prostu. Po prostu. No. przykro mi. Oczywiście USA, jest... We well, tak, Mina był przez CIA Bastek. Tak, już ma pan wiadomości prosto CIA, tak? Kto panu to powiedział? Tak jakby wczoraj Krzysiek mówi na temat Trumpa. Yy, kaktus. Yy, że przecież my będziemy płacić za tą bazę. A ja o tym zrobię audycję. O co chodziło tak naprawdę Trumpowi. My ta, a to wszyscy mówią, jak ktoś zna angielski. Nie, nikt nie zna angielskiego i nie słysza, co Trump powiedział. Ale będziemy mówić, ale o tym powiem kiedy indziej, nie teraz. Yy. Nie będę mówił Marzena Kramer, nie dzisiaj. Dzisiaj nie chcę po prostu. Dzisiaj nie chcę po prostu o ten temat mówić, to zrobię. To zrobimy w najbliższym czasie. Spokojnie. No, jeszcze raz powtarzam, jeżeli chodzi o to z zaskoczeniem tutaj, bo to ja trochę wychodzę przed szereg, może pan ksiądz, może ksiądz sisakowicz Zalewski sobie nie życzy tego, ale rzeczywiście, jeżeli dostaję groźby. Tutaj go wymieniają, wciągają na listy proskrypcyjne, bo co? Bo mu mówi prawdę o Wołyniu, o tych wszystkich, bo żąda co od kościoła lustracji. Ma rację, bo prawdę o dziwiszu powiedział. Zdajcie spokój, proszę państwa. Tak nie może być. No. Co mamy dalej? Projekt Remwolk a on powiedział zupełnie co innego, Daniel, także ja, ja to ja tego zrobię po prostu. Tym bardziej, że jeżeli słyszę tłumaczenia, po prostu tłumaczenia tego listu z Google'a i ktoś tam. A, no nieważne. Nikt naprawdę nie rozumie co się dzieje. Zresztą dzisiaj Mossbacher dość ciekawy dała tweet, czy coś tam na temat Niemiec. Tak trochę pogroziła palcem Niemcom. To jest bardzo ciekawe. Bardzo ciekawe. A, jeszcze jedno, coś się zmienia na Zachodzie, proszę Państwa, mogę wam powiedzieć, bo jest taki serial. I pamiętacie film Romper Stomper. To był bardzo stary film, Romper Stomper, i ta jest taki serial w tej chwili nowy, Romper Stomper, gdzie, prawdę mówiąc, te faszyzmy australijskie, te co oni nazywają organizacjami faszystkimi, narodowo rasistowskimi, zrównane są z Antifą, która okazuje się być bardziej terrorystyczna i bardziej okrutna niż ten. No, niż oni. Ciekawe, jak ktoś będzie miał okazję Romper Stomper jako serial obejrzeć, to. Obej to... Obejrzyjcie. No. Pan zna angielski, a Trump gada po amerykańsku. Nie, ja także znam amerykański, jeżeli o to chodzi. Wiem co on wiem, przynajmniej właśnie. No. Także widzicie Państwo, tak to wygląda. Co to znaczy turniok? Nie wiem, co to jest turniok. Ale to film Sherman Żebnik, to był drugi film, to on był z tym, nie, nie Kevin Koster. Jak on się nazywał? O jejku, jejku, Mad Max, ten co grał Mad Max? Mel Gibson? Nie, nie, nie Mel Gibson. Nie. Kto tam grał? Znany aktor, a to był film z lat 80. chyba nawet, To tu chodzi o serial teraz Stomper Nowy. To jest nowy film. Russell Crowe, ta prawda. Właśnie Russell Crowe, ale. Tak, ale tu chodzi mi o nowy serial, Romper Stomper. Proszę Państwa, nie jest nowy. To jest seria telewizyjny. Dzieje się kilkanaście lat, to jest właśnie z uchodźcami, i tak dalej. Pokazane, jaka to jest rozgrywka, i na bardzo ciekawie pokazana jest Antifa jako kupa, jako banda. Ci anarchiści są jeszcze gorsi od tych faszystów, także to ciekawie to jest. No. właśnie. Nie Mel Gibson, rzeczywiście, Russell Crowe, pomyliłem się po prostu. Nie czuję, pan, ja nie czuję. Ma pan rację, ja się nie znam na niczym. Ja jestem głupi esbek, stary. Wy się wszyscy znacie. Wy czujecie kontekst, tak? To se czujcie. To ja tylko pracowałem, ja się nawet na służbach nie znam. Ja tylko tam pracowałem 30 lat. Niech pan idzie do tego swojego bandy antysemitów, który nas wpuszcza w idiotyczny antysemityzm. Rybaków zatrudniających po cichu Ukraińców, bo mu ruskie płacą, czy innych. Jeżeli chodzi o tą Brygadę Świętokrzysko, to wszystko jest Andrzej, Panie Andrzej Kowal, to tylko to po prostu jest. My na to wszystko patrzymy z perspektywy dzisiejszej, spójrzmy z perspektywy tamtej, jest to trochę różnica. Natomiast muszę powiedzieć, że stanie o na barykadzie grozi pewnym częścią ciała u mężczyzny, dlatego że z jednej strony prezydent niby będzie patronat, ale nie pojedzie, no więc takie ciekawe to jest, więc niech się zdecyduje. Dobrze. Czy sereni Wójca to jest twór służb, Bastek. Wiecie państwo, dzisiaj jest bardzo ciekawy tweet pana Pińskiego na temat, który patrząc na... czytając wynik sekcji zwłok Brunona K przypomina posła gruszkę. We fakto można wywołać udar, również dobrze można aktywować tętniaka bądź stworzyć tętniaka za pomocą np. przykład pękarzyków powietrza, odpowiednio wstrzykniętych czy różnych rzeczy. Nieważne. Nie będę się w tym, nie będę o tym mówił, ale tak mi się wydaje. Nie, ja o nie o takim mówiłem, a ja, rybak dla mnie to jest takie takie było zaczenia nie wiem o kim ja mówię. O takim panu, który jest czołowym antysemitą, który pewnie będzie zaraz chciał podać do sądu i zniszczy mnie, bo tak, 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 jestem panie rybak agentem MOSADu, agentem Czego jeszcze? Jestem agentem CIA i agentem KGB. Już jak wszystkich to wszystkich. jeszcze chińskim jestem, jestem agentem po prostu. Marx miał rację, by w danym kraju zapanował socjalizm, wystarczy wprowadzić w nim demokrację. Tom 4fon. No tak, to miał rację, absolutnie. W Polsce rzeczywiście wystarczy wprowadzić demokrację, żeby był bałagan. Tak to wygląda. Czy Jotka Kaczyński nie dostrzega? J. Kaczyński jest sufikowany. Ja nie, nie wiem, czy do niego dochodzi to wszystko, co się dzieje. I jaka jest stan świadomości ludzi? On się dzisiaj chyba dowiedział o tej świadomości, o tej świadomości, o tym, co ludzie myślą. W końcu mu pokazali po prostu i stąd zmusił Kuchcińskiego, bo on zmusił Kukcińskiego, bo Kuchciński nawet nie wie, jaki błąd popełnił. I nie jest usprawiedliwieniem, że Tusk robił to samo. Czy inni. To nie jest usprawiedliwieniem. Proszę Państwa, jeszcze raz powtórzę. Jeżeli ktoś kradnie, to ja mam się usprawiedliwiać, że ja też kradnę. I największy problem jest, że rzeczywiście według prawa on nie popełni żadnego przestępstwa. Mam nadzieję, że zastopują to. My jesteśmy zresztą bardzo bogatym krajem. Z tego wynika. A nie no, Zambezja Południowa stoi nad wszystkim po prostu. Właśnie. Zobaczymy jutro tą dyskusję. Ale jeśli PiS by się zdecydował a opowiem trzeba, że Jack Labrado nie słuchałem. Ja już w tej chwili nie słucham nikogo, bo dlatego, że jak się wczoraj dowiedziałem, to ten marsz pana Gadowskiego jest uzgodniony z panem Cywińskim i to jest uzgodnione, że oni tam mają prawo wejść z flagami, żeby nie było wielkiej awantury po prostu. To też jest ciekawe. Tak wczoraj usłyszałem. Nie wiem, czy to jest prawda, czy nie. Z panem Gadowskim nie mam kontaktu i nie chcę mieć. No właśnie. Kręci się 180. H. Co pan się śmieje, kręci się 100? H. No nie wie pan, jeżeli minister, który nie ma prawa jazdy, rozlicza sobie kilometrówkę taką, że jak mógłby do, przez całą Polskę Ustrzyki Górne, Świnoujście przejechać 50 razy w ciągu miesiąca, no to co pan się dziwi? Remake Karolana, dobrze. Co mamy jeszcze? Jeszcze parę pytań i odpowiada. Basia czerwonka, albo bo wszyscy są mądrzy, a ja jestem głupi po prostu. No nie wszyscy, proszę panią, bo zależy to rzeczy, czy to oczywiście wszyscy w określonych stanowiskach interpretują tak, jak im to wygodnie, jakim to kazano. Tylko żaden z nich nie zna angielskiego, Na no akurat im się o tym przyznali, no ale nieważne. Ja natomiast mam parę interpretacji zupełnie innych, z innych zupełnie środowisk. To no nieważne. No. no. Więc niech tak będzie. Uważam, że powinienem przyjmować pytania przed audycją, obierać co nieco, bo tak pisanie w kosmos AZ. To pan tak uważa, tylko to nie jest zwykła audycja. Przy bardzo, ja jestem nieogolony, w koszulce podartej, bez grosza w kieszeni, na chleb nawet nie mam i co z tego. I będę po prostu, I będę po prostu się. Nexus 2, warto jechać, warto. Tam już, tam już są kamery tak nastawione, takie chińskie zresztą. Od Chińczyków żeście sobie pewnie wypożyczyli, żeby wszystkich zidentyfikować, a potem wyciągać powoli. Jedźcie sobie, jedźcie. I na pewno tym, którzy go organizują, nic się nie stanie, a zdaje się, że nie będzie awantury, bo zgoda jest na wejście z flagami do środka. Zobaczymy. Wszystko to jest właśnie bardzo fajnie zrobiona propaganda, i tak trzeba umieć. Także Panie AZ, proszę wybaczyć, jest pan tutaj nowy, ale takie, tak to jest. A moje mega ważne pytanie. Panie Marku, pan powtórzy, gdzieś pana znajdę. Ja tu jestem sam na tym yy, projekt Herem Wolk, tylko tam yy, siedzi i też y, patrzy na niektóre pytania, ale też nie zdąży mi podać, no właśnie. Dwa, no. No, tu się Zbignie zgadzam, że to jest właśnie. Czemu pan nie chce mieć kontaktu z panem że Przepraszam, jeśli takim pytanie panie. Nie, panie Damianie, nie wpuściłem. Pan nie chce, dlatego również dlatego nie chce mieć z nimi, dlatego że w momencie, kiedy Newsweek mnie opluł, kiedy mnie niszczył, kiedy było wiadomo i oni wszyscy wiedzieli, że to się wszystko dzieje z podpuszczenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Pisowskiego po to, żeby przywrócić Niemców, oni mnie wszyscy zostawili samego. Dzwoniłem kilka razy, pytając się, prosząc, bo chcąc zdebiutować z tym kanałem, żeby mieć jakąś... Nikt się nie zgodził, nikt nie przyszedł. Wszyscy nie, bo ze mną się nie można spotykać. A jeden pan mi nawet nam wiesz, to teraz się z tobą spotkać, to no ja chcę jeszcze mieć jakieś tam wejścia i tego wszystkiego. To samo mi mówili, co moim kole... by, co koleżeństwo. To samo ci prawicowy dziennikarze. Dopiero po dwóch, trzech miesiącach, kiedy okazało się, że klątwa ze mnie jest zdjęta, dopiero wtedy. No właśnie więc dajcie spokój kaszle wciąż osoba kowała kaszle bo pali papierosy w kółko a chyba się nawet skręcił nie nie skręcił sobie no bo wiedziałem, że ja mieszkam tutaj dzięki, nie jeżeli chodzi o Marcina Rolę, to co innego Marcina Rola, to jest inaczej Marcin Rola od razu mnie wtedy zapraszał i już no więc powtarzam jeszcze raz to jest taka sytuacja, jaka była zawsze w Łopie czy w ABW. Ja nie zapomnę, jaką mieli do mnie pretensje, jakie żyjącemu już generałowi Dowkowi. Nie dość, że podałem rękę, to wyciągnąłem go z tego pokoju z i kazałem mu siebie w niezłym gabinecie siedzieć. Powiedziałem, żeby siedział u mnie, bo jak przestał, to jak... I potem było, co ty, Mur, co ty, z przecież wiesz, to oni byli z poprzedniej a oni tego. Tak nie można, tak było za każdym razem. Czy jeszcze jeden facet, no. Z numerem majtek, no, no co was znać. No. Kogoś tutaj skasowano. No. I powiedziałem jeszcze raz, albo się, ja doceniam człowieka nie po tego, tylko akurat fajnie, nie fajnie. Akurat generałem Nowkiem dobrze się pracowało, bo wiele spraw mi pozwolił zrobić i dał zrobić, się nie wtrącał. I potem wszystkim to, że się zmieniła opcja polityczna, to trzeba było generała w pokoju koło kibla wsadzić. No i już. Nie wiem, kto kryje. Nikt nie kryje panie Marlinda ma Marcinę rolę. Nikt nie kryje. No. To Marcin ma własną, to ja się nie zgadzam tylko z jego poglądami i sposobami, jakie on mówi. Nawet dzisiaj bzdur nagadał. Ale przynajmniej u niego mogę mu to powiedzieć i już. Po prostu. No. Dobrze. Ktoś mnie tutaj pytał? No już pan, ten cały pan Krzysztof. Shadow proszę zobaczyć kto został na dwa tygodnie czy na trzy szefem PWPW i kto potem poszedł do i kto potem poszedł do do tego, jak to się nazywa? Chyba do tej grupy zbrojeniowej. Proszę Państwa, bo mnie pan Krzysztof prosił tutaj, dobrze, to jest po prostu, to jest moja książka reset. To jest trzecia książka z tej serii. To jest taka trylogia, spisek założycielski, weryfikacja i reset. Nie musicie tego czytać. I tu jest ostatni, ta książka jest dziwnie pisana, ale nie chcę Państwu zdradzać jak, bo ona jest pisana w pierwszej osobie, w pierwszej osobie trzema postaciami. I tu ostatni rozdział, rozdział piąty to jest Endlesung der Polen Frage po prostu, która jest narracja, to jest narracją narratorem jest Rosjani i on pisze, to jest w pierwszej osobie pisze Rosjanin. I Pan Krzysztof pytał mnie, ja tutaj tak napisałem to tak przenośnie trochę. Pytał mnie, pytał mnie, jak się postępuje z różnego rodzaju likwidatorami i takimi różnego rodzaju dziwnymi ludźmi w wywiadzie, szczególnie porządnym wywiadzie. A więc proszę zobaczyć. To będzie krótkie. Niczego już nie jestem pewien, powiedziałem cicho i dodałem z wyrzutem. Oni żyją i będą działać dalej. Jak długo? zapytała postać. Chwilę, której nawet nie zauważysz. Ten starszy umrze, bo zacznie mówić przez sen. Zabije go jego sługa. On też umrze, nagle, bo już nie będzie potrzebny. Twój morderca szczęśliwie zgnije w mrozie większym niż ten, którego się wstydzisz. Tak to jest, proszę państwa. Do pewnego momentu, a potem, jak się nie ma opieki potężnej w domu stary, zaczyna mówić, mój przez sen to go zabiją po prostu. Już. Nie, pan Piotr Wojciechowski został wywalony przez to. No. Dlaczego pana nie słucha pana, pana? Ja nie wiem dlaczego. Nie musi mnie, a kto będzie słuchać byłego SBK-osa, się mnie zdezubekizowali, pozbawili wszystkiego sprowadzili do roli śmiecia, no i tak jestem, i tak będę, na no szczęście jestem po prostu za granicą i nie wrócę po prostu. No. Lokal, prawdziwy powód rozwiązania łopu, kiedy zrobię, ale powiem panu teraz krótko, taki, zablokowanie tworzenia partii przez Wołomin, rozbicie szereg, razem z policją, rozbicie szeregu takich naprawdę organizacji, postawienie klina, wchodzenie mafii ruskiej, głównie mafii ruskiej w Polskę. Rozwalenie rezydentury rosyjskiej, same sukcesy, a przede wszystkim to, co ja również w przypadku jednej sprawy udało mi się ujawnić, powiązania naszego świata politycznego, i to idzie, szło oczywiście w poprzek, z rosyjskimi pieniędzmi. I na przykład pokazanie, jak niektórzy wielcy politycy, z jednym, który został później premierem, w pewnym takim warsztacie, za darmo samochody sobie reperują i przeglądają samochody w pewnym warsztacie pod Warszawą, o które walczyły dwie mafie, a wygrała trzecia, którego wysadziła w powietrze. Na przykład tego typu rzeczy. I przekręty, przekręty. Gazowe, nie gazowe. Na przykład ujawnienie, w jaki sposób pozwolono na, prywaty, na prywatyzację i na zniszczenie petrochemii Płocki, uzależnienie. Ja nawet taki raport napisałem, który potem Komisja Orlowska czytała fragmenty. I to był powód, uzależnienie od ruskich, poprzez różne rzeczywiste, różne podmioty, które udawały, że nie są ruskie. Na przykład, jak taka instytucja miała postać, miała trwać, która się nie liczyła z politykami, która liczyła się tylko w Łocie z wywiadem i z Polską. Proszę Państwa, wyście chcieli? Nie. Stworzono z tego idioty. A taka a tych lotów, to ja chcę przypomnieć, że znałem jednego, byłem świadkiem jednego pana ministra, z czasów rządów SLD, który wszędzie woził ze sobą żonę i dzieci, no. na państwowe koszt oczywiście, no. Marek Kaczyk, rolę w tych wszystkich Panie, panie Marku, pan nie wymienia tego nazwiska, kto to jest? Ten człowiek nigdy, to jest tylko sierżant. Był, był cywilną, nie wojskową służbą. Świetnie z wojskowymi stali, m.in. zablokowali im troszeczkę tworzenie pewnej bafi paliwowej, którą mój kolega chciał później, jak już było ABW, robić dalej w Krakowie i zrobili z niego wariata. I tam wychodziło, kto co jest. Niech pan mi nie wymienia nazwisko, niech pan se wierzy. Pan uważa, że oficer wywiadu wchodzi do knajpy, wali wszystkich po mordzie i pokazuje, jaki ja jestem straszny? Silnych jest bardzo dużo, ale inteligentnych bardzo mało. Przestańcie już. No. No. Korzysta... z. Nie, no, ja powiedziałem, jaki mam ten. Dobrze, proszę państwa. Na razie skończę na dzisiaj. Panie Marku, a nie wiem, ile pan ma, jaki pan jest, ale proszę mi nie zadawać tych głupich pytań po prostu. No, sorry, na głupie pytanie głupie odpowiedź. Kto to jest? Kto to jest? To, jakaś, to jakiś sierżant, który się na niczym nie zna. Źródło, chyba wojskowe w ogóle. On był źródłem wojskowym w tym wszystkim. Konrwywiad, kurde. Ludź, ludź, Boż. No. Co mamy dalej? I tak będę miał tu kupę hejtu i zaraz się zaczną tutaj, zaraz się zacznie Józef Stalin, się zwróci i tak dalej po prostu. Jutro pewnie zrobię KHT, bo jutro po tym posiedzeniu Sejmu pośmieję się i naprawdę... Yy i mam nadzieję że wskutek tego całej afery z lotowskiej lotów powstanie jakieś prawo które będzie oszczędzać jednak państwowe pieniądze bo to są państwowe pieniądze jeszcze raz powtarzam rząd pan premier Morawiecki powiedział że rząd ma pieniądze i daje ludziom nie proszę państwa nie nie tak jak powiedziała ta rząd nie ma własnych pieniędzy jeżeli rząd wam coś daje to znaczy że wam ukradł po prostu i nie zwraca wszystkiego i tak trzeba myśleć Piotrze, pytanie mega pełne. Piotrze, pan Krzysztof, czy teraz przez odwołanie, przez rozwalenie UOP... No, proszę pana, oczywiście, że tak, bo rozwalenie UOP polegało na tym, na rozwaleniu służb. Między innymi właśnie yy, wiecie państwo, rozwalenie... Dobrze, ja rzeczywiście muszę zrobić audycję, ponieważ na przykład rozwalenie łop spowodowało niemożność zrobienia pewnej sprawy z Anglikami, yy, nadło, nadwątliło kontakty z Amerykanami i nie tylko o to chodzi i nie tylko z tym, a przede wszystkim zniszczyło służbę. Bo wywiad również miał swoje sukcesy. Ja mówię o wywiadzie kontrwywiadu, bo nie pracowałem wtedy w wywiadzie, ale wywiad miał również swoje sukcesy, i to duże sukcesy. Naprawdę. I to duże sukcesy. I niestety tak się złożyło, że po rozwaleniu ułop wiele rzeczy się skończyło. Nie szkodzi. Tak się musiało być. No. Dobrze, proszę Państwa. Dziękuję Państwu. Dzisiaj nie będzie piosenki, piosenka będzie, jak Krzysiek napisze kolejną piosenkę. To dopiero wtedy będzie piosenka, więc do Krzyśka Werkowicza miejcie państwo pretensje. Dobranoc. I do jutra. I słuchajcie, ja wiem, że będą mnie hejtować. Niech hejtują, proszę Państwa. No. Nie to nie. To, a tak kiedyś powiedziałem, ale to zupełnie innego. I tak samo uważam, ale to były inne rozgrywki między nami, ale jednak były różne historie. Dobra. Dziękuję Państwu i dobranoc. Do jutra.